Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Mateusz Derkacz zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Cześć, witamy w drugim sezonie podcastu Coffee Spot z Polska. Zanim przedstawię naszych gości, to wypadałoby, żebym przedstawiła prowadzącego, bo jak pewnie większość albo część z was wie, Krzysiu obecnie się doktoryzuje w, w Tajlandii. W związku z tym wykorzystałam tę okazję, żeby móc coś powiedzieć w tym podcastie. <laughs> <laughs> I zaprosiliśmy drugiego prowadzącego, którym jest Mateusz Derkacz, którego kojarzycie pewnie z naszego poprzedniego podcastu, poprzedniego sezonu który był też najczęściej odsłuchiwanym podcastem, ale to nie jest jedyny powód, dla którego zostałeś zaproszony do prowadzenia tego podcastu. Mateusz yes. jest też wicemistrzem e, świata w e, parzeniu kawy. E, nie w parzeniu, przepraszam, w paleniu pa kawy. nie potrafię. <laughs> no okay. tak jak... <laughs> e, I to też nie jest jedyny powód, dla którego zostałeś do współprowadzącym, ale jakby wszystko się, wszystko się składza, składa w jedną całość. Dzień dobry Mateusz i Teraz możemy już um, widać naszych, naszych gości. Dzień dobry. <laughs> Cześć, Dzień dobry. witajcie. Mm, skąd do nas przyjechaliście. E, więc e, naszymi gośćmi w tym, e, w tym odcinku jest Kuba e, Kalusiński z palarni i kawiarni gest. E, Dzień dobry. I Kamil Zalewski znany jako Ranty Roaster, e, który również otwiera swoje miejsce we Wrocławiu, które będzie nazywać się e, Kanapa. Tak. Witajcie. Hejka. Dzień dobry. dobry. Przyjechaliśmy. Dobra. Dramat drugi sezon w takim razie. Dobrze. Um. No to co? W takim razie otwórzmy nasz podcast z pytaniem, które zawsze pada na samym początku. Czy pamiętacie swoją pierwszą kawę? Doskonale. Czy... Co było pierwsze, kawa czy mleko? Ty możesz kawa. Ty możesz w sumie pierwszy, bo to było niedawno. To jest tydzień <laughs> temu. Kurczę, jakby się tak zastanowić, to generalnie taką pierwszą, świadomą kawą to oczywiście była jakaś sypana w chacie. No tak. A, pamiętam, że zanim jeszcze poszedłem na studia, miałem takie wakacje, że pracowałem na budowie i wtedy miałem takie kawa sypana, to jest to, teraz czuję się jak miał prawie 18 lat. To nie było tak dawno. E, I pamiętam, że wtedy chyba na jakieś święta dostałem Irish Coffee, taką, wiecie, najbardziej chamską... Wow. W jakiej e, formie? Z, no, z, w jakiej w formie? Takich, Nie, nie, sypaną, po prostu sypaną Sypanim kawę, i... takie fusy, ale okay. Irish Coffee. Aromatyzowane. To było, to było to, co miałem takie wow, wow. Kawa może mieć smak, wow. Kawa może mieć smak, ale taką świadomą pierwszą kawą, to jak już zacząłem pracować podczas mojego kró krótkiego okresu studiów uh, i to była etiopka z Przelewu, która zmieniła moje życie. Moje życie zmieniła etiopka. No, a u mnie moja mama piła y, cibą niebieskie z słoniem. No, z słoniem? Tak. Do, do dzisiaj można kupić, z tego co kojarzę, w sklepach Chibo. I to była moja pierwsza kawa, jak miałem z jakieś, nie wiem, z 5 lat, mogłem mieć 6. I pamiętam, że Chibo ze słoniem jest najlepsze, bo moja mama piła, więc proste. E, ja nie lubiłem na początku kawy rozpuszczalnej, dopiero później się przekonałem do kawy rozpuszczalnej, jak miałem, nie wiem, z 17 lat, może 18. na jak na magazynie pracowałem. Moja pierwsza mhm. magazynowa robo, e, robota to tam była właśnie e, ta Markowa Dercore bodajże się nazywa ta z biedronki. E, a pierwsza świadoma kawa, ale nieświadoma jednocześnie, to jest Nitro z Gniazda. Do którego musiałem dodać mleka i dodać cukru, bo mi nie smakowało. A pani zachwalała i byłem mega wkurzony, że tak zachwalała, kosztowało jakieś tam 16 zł, chyba wtedy, czy 15 i było, Czy nie niespójność oczekiwań z, z rezultatem? Totalnie, jakby customer service mi się nie podobał wtedy. To też jest bardzo ważne. Okay. Zaprosiliśmy chłopaków po to, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło w świecie kawy od wydania Coffee Spotsów, ale też po prostu w ostatnich miesiącach i o nowych kawowych gadżetach, wydarzeniach i wszystkim co, co dookoła. Wiemy już, że od, przez te ostatnie pół roku otworzyło się około 40-50 nowych, nowych kawiarni. To może zacznijmy od tego, jakie kawiarnie otworzyły się w waszych miastach? O, no, znowu się ja zaczynam. No, szczerze mówiąc we Wrocławiu to jak grzyby po deszczu generalnie. Zaraz zresztą po chyba publikacji książki wreszcie otworzyło się Good Good, z, który, z którym współpracuję. To prawda ich otwarcie trwało pół roku, ale generalnie się otworzyli i działają prężnie. Obok swojego sklepu z designem, zresztą. Tak, tak, tak. To jest generalnie koncept store połączony z kawiarnia, z właśnie swoimi designerskimi celami, komciuchami i wszelkiego rodzaju różnymi rzeczami, butami. Także wszystko. Możecie. Generalnie Good Good się sami z siebie śmieją, że są najdroższą kawiarnią we Wrocławiu, bo często jak wchodzisz, to wychodzisz. Z czymś jeszcze, nie tylko kawą i Sprytnie. Wiesz, wychodzisz na laty, a twój rachunek to trzystówki, nie? No, takie życie. Bo mleko roślinne. Bo mleko roślinne. Bo mleko roślinne. <śmianie> <śmianie> e, jejku. Generalnie tego się otworzyła, tak jak mówię, masa. Też się trochę miejsc gdzieś tam powiedzmy po cichu pozamykało. E, otworzyło się na pewno. Helen? Helen, dokładnie. To hmm. właściwie prawie moje rejony też coś taki dość ciekawy koncept ładny w biurowcu małym w ogóle zdera od centrum więc to mega szanuję bo tak to wszystko się w centrum otwiera tak naprawdę otworzyła się pikawka zresztą to było też jakieś dwa tygodnie temu przy, na Grunwaldzie co się jeszcze otworzyło Nie ja coś jeszcze co się przypomnić dodamy to w komentarzu do, do odcinka jak, kanapa się otworzy oczywiście kanapa się otworzy kolejne, kolejne, w listopadzie tak Zapisujemy mam nadzieję że w listopadzie a, NUN się otworzył, N przepraszam, też mój klient zresztą. No tak. NUN się otworzył i wiem, że jeszcze dwie kawiarnie się otwierają, bo są ze mną na łączach, ale to nie takie szybkie wszystko. Okay. Trzymasz rękę na pulsie. Ja trzymam rękę na pulsie, znaczy oni bardziej, ale... Kuba? No, w Poznaniu otworzyło się, y, mi to można właściwie połączyć trochę z LURą, bo to jest koncept Pójdę ze sobą, się oni współpracują. Nie wiem, jakie tam są, jakby administracyjnie, jak to wygląda, ale. Ale jest kawka z lury w. Jest mitę. kawka z Lury z mite i mite jest jakiś chyba części właścicielem lury, ale ten jakby nie, nie brnę w to, bo to nie, nie moja sprawa. Wiem, że to po prostu otworzyło się. W, mite właściwie się przetworzyło z koktajl barów w. Oni się nazywają klubopiekarnią. Karnią? Jak tak, tak, no i to jest piekary. To jest dobre, dobre słowo. Myślę, że pasuje do nich, bo rano mamy śniadanko, szybką kawę. Mm, po południu koktajle, talerzyki. Lura, która jest na, w tym roku chyba najciekawszym konceptem, który się otworzył. Zdzielić drzwi, względu, drzwi z, od bardzo. Od bardzo. No, jest łączy ich chyba z 20 metrów i nie mają baru. Jakby to jest najfajniejsze, nie? Ja zawsze myślałem, że w Polsce są Sunnypeed. Strzela z kuszy na dzień dobry, jak Cześć, nie ma tak baru, muszę. a tu się okazuje, że nie, że da się to zrobić. Okay. I... Jeśli chcecie to zobaczyć, to możecie sobie zajrzeć w ostatnie rolki Kofi Spodcowe, bo, bo robiliśmy tam ostatnio eventik, więc. Tak, i widać, sobie... że nie ma baru, bo widać. widać na jest <laughs> bardzo fajnym, e, fajnym pomysłem, jakby. E, otworzyła się też Fika obok mnie. E, dosłownie krzyżówkę dalej. E, to jest e, dziecko. Miejscówki takiej bardziej azjatyckiej, e, czyli startu na Wildzie. I mają taki lokal, który ma też, nie wiem, z wielkości tej sali. E, specjalizacja, wszystko co skandynawskie, e, też ich szkoliłem, też biorą ode mnie kawę. E, wszystkie jakieś takie kardamonki, szybkie kanapki. Bardzo fajne, przyjemne miejsce, które od razu też się wstrzeliło i też są oczywiście przeciwko innej kawiarni. Tak jak właśnie koło bardzo jest lura. Lagadca. A, tak To jest trzeba zrobić kropkę <laughs> właśnie. Mateusz otworzył miejsce swoje i widać, że to był dobry ruch, który się kręci, które zasyca tą część rynku, która powinna być zasycona, czyli takiego troszkę performance'u kawowego. Zresztą gacę kiedyś miał taki mikro lokal. Jeszcze zajmia zacząłem pracować w kawie i jakby cała część turystyczna z rynku idzie do, do Lagadzy i to jest świetne też, myślę, rozwiązanie dla te, tej, bo u nas na rynku właściwie nic nie ma ciekawego zawsze, trzeba trochę odejść. z rynków naj... koziołki. Dokładnie, i tyle. I to jest pierwsze, taka najbliższy, fajny lokal, który coś ciekawszego od siebie daje. No i dużo konceptów śniadaniowych. No i Noho, tak. Jeszcze Noho teraz się reotworzyło, tak, z nowymi właścicielami od ekipy po swojemu. Też właściwie to jest trochę miks według mnie, jakby w mojej ocenie Skandynawii z takim polskim śniadaniem. Bardzo fajnie przemyślane też to jest takie miejsce, które wcześniej jak było noho, miało swój klimat Prze, przeuroczym, bardzo fajnym, takim kozy wnętrzem to zostało, dodano trochę tego kunsztu gastronomicznego i z tego co wiem, ja byłem tylko na otwarciu, ale podobno też świetnie śmiga. No i wszystko, co wokół śniadań tak naprawdę do tego się u nas. Stricte samych specialty e, kawiarni się nie otwiera co śniadaniowi, tak naprawdę. Okay. No, w książce opisaliśmy 300 kawiarni, co najmniej 50 nowych się otworzyło, o około 20 pewnie jeszcze dowiedzieliśmy się, że nie wiedzieliśmy, więc myślę, że można spokojnie mówić o okolicach 400 kawiarni, 370 może w Polsce obecnie. Za, za parę lat jeden przewodnik będzie grubości tych trzech tutaj. No, za parę lat to już będzie musiała być takie, taka wersja Michelin, Michelin Guida, nie? że y -y -y. Po prostu zabieramy 10 i opisujemy po prostu. To po prostu będzie wychodzić jak Harry Potter A jak Harry Potter. Tak, tak. No, otworzyło się też trochę, trochę nowych palarni, trochę zmieniło, zmieniło design. Coś, co się jeszcze wydarzyło w ciągu ostatniego pół roku? Jakieś nowinki kawowe, sprzętowe? Co się takiego otworzyło? Palarni stricte, jak robiłem przegląd, otworzyło się 10 lub 11 w tym roku. To jest wynik... Jedno na miesiąc około. Zwolniło, bo był moment, że było jedno na tydzień. E, z nowinek takich technicznych, czy coś takiego fajnego technicznego, no myślę, że tutaj ch pozdrawiamy chłopaków z CMS-u. Uśmiechnij się, bo są ja, super dla nas. Sprowadzili do Polski. Sprowadzili całą masę, masę nowinek technicznych, bo oczywiście z Firma, która się wywodzi od palenia, ale gdzieś tam trochę chyba za naszym wpływem też mocno działają, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy parzeniowe. I pojawił się chociażby Młynek Webera, którego nie było bardzo długo w Polsce. Z dwa lata, trzy czekaliśmy. C to taki, który wygląda jak Teleskop. No, mhm. cudown, cudownie zaprojektowany. Pierwsza sztuka jest w miejscu, które Kamil powie, bo ja nie pytam nazwy. A tak, bo też je pominąłem, zapomniałem. Przepraszam, Jarku. No e enklawa, która chyba jest w Coffee Spotsach, otworzyła jest, jest, swoją jest, drugą kawiarnię. Zresztą e będziemy sąsiadami, bo to też na Dodrze. E I tam jest pierwsza sztuka chyba Webera. W Polsce. Tak, i to jest taki młynek, który no, zmienia trochę yy, patrzenie na kawę. Oprócz tego kulki do paragonu trafiły też. Tak, właśnie chciałem e, chciałem w tym odcinku poruszyć temat tych Chcia kulek. Ja kulek po prostu. No, dokładnie. Tak. Brzyd, 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 tak. Wrócimy, wrócimy do kulek. Kule. Ja tylko jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy nasi słuchacze są aż tak obeznani w kawie jak wy, więc musimy mówić też o sprzętach, które będą gdzieś dla szerszej publiczności bardziej um, mhm, może pewnie, jest, z, znane i, i lubiane. Mi na przykład się rzucił, y, rzucił, w, oczy, rzucił w oczy, że fellow zrobiło swój też się właśnie em, do tego swój ekspres przelewowy y, który y, może być takim właśnie game changerem dla małych kawiarni, małych miejsc y, biurowych i tak dalej, y, Z tego co wiem jest, ja go jeszcze nie testowałem. Można zrobić z nim cold brew. To no? jest taki no, pierwszy game changer, który mi się rzucił taki duży yy, do domu. No nie, nie tylko do domu, do kawiarni. On w kilku kawiarniach już działa, z tego co wiem. Mhm. A, dużo osób, naprawdę, nie dostałem. Ja nie dostałem na temat nowego przelewu od Fellow średniej recenzji. Ja dostałem same super albo że mega w ogóle wymiata zmienił, zmieni, zmienia rynek. Tak samo jest z no, trochę starszym produktem z wagą od nich, o którym też jakby ja sam używam tych wag już rok, bo one rok mają i nie ma nadal, nie powstała jeszcze nadal według mnie lepsza waga niż waga od Fellow. po prostu. Pomijając fakt, że waży z 2 kilo. Nie waży 2 kg, waży 800 gramów. Nie wrzuca się do podręcznego. Ale nie można jej wrzucać do podręcznego, chyba że w opakowaniu, bo jest dosyć delikatna. To jest taki fakt. Słuchajcie, to może zacznijmy trochę od początku i sobie trochę tak um, usystematyzujmy te, mhm. te metody. O tym, o, zacznijmy może od tego, jakby w ogóle w czym w jaki sposób można um, parzyć kawę i jak to zrobić, robić żeby, nie potrzebując wielu sprzętów, jak to robić potem w bardziej zaawansowany sposób, co jest ko potrzebne koniecznie. Um, i, I w czym wy parzycie kawę. Myślę, że konieczna jest woda. Tu akurat mogę powiedzieć, że jest dość ciekawe urządzenie, które mi się ostatnio rzuciło w oczy, jeśli chodzi o wodę. Nazywa się. Ojejku. Taki czajnik. Nie, czajnik, przepraszam. To jest filtr do wody. Zero. Zero mhm. Water się nazywa, To już zaczyna wchodzić do Polski, w sensie jakby oni to wysyłają, bo z Holandii. Generalnie to kosztuje jakieś, nie wiem, dwie stówki niecałe z dodatkowym filtrem, ale demineralizuje nam wodę do zera w warunkach domowych. O proszę. Co jest generalnie game changerem, bo nie trzeba już kupować, nie wiem, demineralizowanej wody ze stacji mhm. benzynowej. No i to, co teraz się zaczyna też pojawiać, chociażby właśnie w Coffee Machine Sales są dostępne e, wszystkiego, wszystkie różne e, wody do wody, saszetki do wody, saszetki, generalnie tak. minerały, mm -hmm. które nam pozwolą stworzyć wodę pod nasze preferencje, chociażby apaksy, które są mega proste mm -hmm. w użyciu, bo to są gotowe mieszanki, które możemy domieszać do wody i od razu zmierzyć, co nam dały i one same są opisane tak, żeby nam powiedzieć, co mają nam dać, czyli tam są trzy rodzaje i każdy odpowiada za coś innego, nie wiem, jedna za to, żeby kawa była bardziej soczysta, a druga bardziej krągła, a trzecia nie wiem. Próbowałeś może tych, tych, tych rzeczy? W sensie um, tej, te, oh chcę powiedzieć, konewki, czajnika, tego filtra używam teraz e, troszeczkę. Mhm. Zwłaszcza jak przygotowuję się gdzieś tam powoli pod jakieś zawody i sobie też kombinuję z wodą. E, a paksy za, dopiero zacząłem dotykać, w sensie tak e, mówiąc w cudzysłowie. <grytanie> e, bo tyle co odpakowałem z pudełka i tam nie wiem, dwa razy idziemy ładnie. Wyglądają <grytanie> ładnie. Bardzo ładnie no? Wyglądają ładnie, plus. A Pax też rekomenduje testowanie swoich minerałów po zaparzeniu. Czyli zrobić sobie tak, na przykład właśnie. basic tak. wodę i sobie je potem ją tak jakby. Doprawić. Doprawić. doprawić, doprawić. W sensie. To tak. sen na kawowy bar w Krakowie tak robi, że możesz sobie dosi, i dosolić. Mhm, właśnie to, to jest też ciekawe doświadczenie, bo pamiętam, jak byłem na jakimś kapingu, który prowadził Michał Sitarek i yy, 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 też myślałem, że minerały jakby w pomagają w ekstrakcji, a faktycznie dodane po zaparzeniu również wpływają na smaki. to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, także polecam ze swoich doświadczenia. Tak. No to jest taki pierwszy, wiesz, pierwszy produkt, który właściwie, jakby ktoś to dobrze ograł, myślę, że marketingowo, no to powinno stać to w kawiarniach i jak masz przelew, to możesz sobie właśnie, wiesz, dopieprzyć czy dosolić, nie? I mm -hmm. myślę, że to w tą stronę idziemy, mam nie wiem, stukać, w tą stronę idziemy i <laughs> Apax jest pierwszą taką firmą, bo wcześniej minerały no to miałeś albo w granulacie, albo płyn, jakieś saszetce zmieszane, mieć dwa do wyboru, może trzy. Mm -hmm. Chyba, że Michał Sitarek, Sitarko Zdroju nam, namieszał, no to mm -hmm. jest inaczej. E, ale tak, no to apak jest pierwszą firmą, która wyszła na przekór temu, że mimo, że zajmujemy się zawodowo kawą, to my nad tą wodą nie ślęczymy jakoś tam mm -hmm. miesiącami. Tylko to chcemy zrobić to szybko, łatwo i dostać efekt tak naprawdę. Przynajmniej ja tak, bo nie wiem jak Kamil. I Apax to rozwiązuje, bo masz gotowy, jakby masz trzy, cztery opcje, trzy, tego wspominam, trzy. No to jest spoko, jak nie chcesz kombinować, no bo obok Apaxa można sobie zostawić tak zwane lotusy, one tak. są od Lensa Hendrika, jak ktoś zna, to zna. No i one faktycznie, tam są już stricte minerały, czyli to jest dosłownie to, co można byłoby też w tak Załatwić, czyli jakby. Akwoszli system do filtracji wody. Dokładnie. E, trochę Michał Siterek też. Ja, ja będę tutaj po prostu takie. Będziesz tłumaczyć, tak, to Może, to może po prostu zróbmy tak, że po pierwsze potrzebujemy wody, która będzie dobra. odpowiednio. Właśnie, będzie dobra, odpowiednio zmineralizowana, ale też jest ok, jeśli. Znaczy wiadomo, no wiadomo. Jest ok, jeśli ją sobie po prostu przelejemy przez filtr i, um, albo kupimy sobie um, kryształ w sklepie, znaczy żywietki kryształ. Krzytał <laughs> <grywania> <grywania> um, <grywania> w sklepie, nie sprzedajemy. <grywania> jeszcze. jeszcze. <grywania> chyba, że w Poznaniu. Tak, a, chyba, że w Poznaniu, na um, No y Więc dobra, potrzebujemy wody. No i potem mamy te y dwie słynne metody parzenia, bo można tą kawę. Y no, niech powie, to choć mądrzejszy ode mnie. Eee, Mersję lubi ja, dokładnie tak, można, można w te dwie, dwie, dwie Zamurzyć metody. Zanurzyć albo zalać. Tak, albo, albo tak jak już mówiłem wcześniej, e, taką mieszana dokładnie Właśnie wy jako zawodnicy, bo też e, oboje startujecie w zawodach Brewers Cup, i ostatnio nawet e, Kamil wygrał drugie zaszczytne miejsce, tak? Tak, tak. Więc wy też musicie śledzić ten rynek, więc wy jesteście pewnie na czasie z samymi zaparzeczami. To jest też, myślę, temat bliski osobom, które w domu parzą kawę. E, czy coś się wydarzyło? Czy jakieś nowinki, które zmieniają e, dotychczasowe. Zmienił się trochę kształt mody, jeśli chodzi o modę, mhm. kształt dripperów. Mówimy tu typowo o perkulacyjnych. Mhm. Dawniej to było jakby. długie. Go... To, tak. to zacznijmy po, po kolei. Jakie są te metody i na czym one polegają? No to najpierw mamy Czyli nic innego, jak mamy filterek, kawę w filtrze i swobodnie zalewamy to gorącą wodą, i woda spokojnie przez przepływa przez tą kawę, spadając do naczynia, w którym chcemy ją mieć. No jest metoda immersyjna. Najprostszą metodą immersyjną jest French Press albo czarka, czyli woda, kawa stoi w wodzie tak długo, jak chcemy, i przy magicznym ruchu tu. Możemy wpisać cokolwiek, czy jest to tłok, otworzenie przepływu, czy łyżką kapingową ściągnięcie. Kończymy ekstrakcję poprzez poz... e, odcięcie tej wody, która stała z kawą od kawy. Czyli taka polska, tak zwana zalewajka również? Zalewajka no, no, że... jest najbardziej no, no, naszą tradycyjną metodą <grym>, e, imersyjną. E, i no, e, To ono było kapingiem w sumie. Nie? No tak. No. <grym>, dobra, no to mamy, mamy podział. E, I teraz, jakie mamy metody, zale z, metody zalewania tej kawy? No właśnie, i teraz przy, imme, przy imersji, przepraszam, przy perkulacji e, bardzo długo rządziły stożki, e, czyli Hario 60 jakby królowało przez wiele, wiele lat, ale od dwóch, ostatnich roku, dwóch lat, to wynika też trochę z brewersów na świecie, mm -hmm. e, to co na brewersach, po zawsze mam wrażenie, po roku, dwóch wpływa na, na rynek. Totalnie tak jest. I raz, że imersja, jakby, ale do tego za chwilę dojdziemy gdzieś tam, teraz według mnie przoduje, co też ja jestem, jakby wynikiem, to przy samej. Coś też W samej e, perkulacji ze stożka przeszliśmy na jak najbardziej takie miskowo-okrągłe e, naczynia i takim spłaskim tak i to nie mówimy bo zawsze kalita istniała ale kalita też już jest takim trochę emerytem i mamy chociażby dripper solo od Jackiego. od tak właśnie od Jackiego i który prowadzi Mazelab w Pradze i on jest Chyba twórcą z tego, co kojarzę. Był w tym roku piąty na Mistrzostwach mhm. Świata. Piąty, nie? Na Mistrzostwach Świata i gdzieś ten Dripper co promuje. Z Wielkiej Brytanii mamy Dripper, który Kamil używał, czyli Orea, Orea której możemy zmienić. W, na tym etapie to Orea już wybiła no, się do tego, sobie. że ona ma trzy osobne końcówki, które po prostu podczepiamy na magnes i możemy używać stożka i płaskiego dna, więc jakby to w ogóle jest dripper, który możemy sobie jak, nie wiem, jakiegoś transformersa złożyć. Mm -hmm. e I to są chyba takie teraz dwa najpopularniejsze. Dwa najpopularniejsze. No. no jeszcze origami no. gdzieś tam jest. April. Do, do, właśnie do Aprila zaraz dojdziemy, e bo jeszcze origami gdzieś jest takim... Nadal. Właśnie, czy origami bardziej chodzi o design, czy, czy faktycznie Nie. czuć w nim, że coś się zmienia? Czy zaparze? origami wyszło też z Mistrzostwa Świata? Bo wtedy pan z Chin wygrał Mistrzostwa Świata na origami, i wystrzeliło w kosmos też plus design. Nie e... Pan. Pani? Nie, no pan. No dobra, najpierw, sprawdzimy to spra i napiszemy, to. I napiszemy w komisarz. Kuba osoba. Osoba. <laughs> napisze. W Reprezentant Chin <laughs> wygrał. Reprezentująca, so, dziękuję. Eee, wygrała na origami czy czuć różnicę? Czuć. Myślę, że jak ktoś parzył cały czas albo hario, bo to jest takie dziecko trochę v 60 i kalite tak naprawdę mm -hmm. w smaku według mnie. To jakby złączyć te dwie rzeczy to mamy ten fajny efekt. Z tego co pamiętam, tekstura była zawsze plus jeden, e, jeśli chodzi o, o to, co się dzieje w smaku. I słodycz, tak? Dobrze pamiętam? Bo ja nie piję dawno nic origami, ale słodycz chyba też podbijało dosyć, okay. dosyć na plus. Znaczy, no tam była taka różnica, że jak używaliśmy płaskiej odna, no to tam było bardzo mało bypassu, Bo, więc tak. jakby było bardzo gęste, Tak, e, Mało wody przelewało było się bokiem. bokiem. Czyli, czyli, czyli nie przez przechodziło... kawę, tylko woda przelewa się przez filtr, nie zaparzając kawy, jakby tak? Czyli tak dolewamy wodę? Tak. Tak, tylko że niedaleko jej specjalnie. Amerykano też jest z bypassem, można tak powiedzieć. Tak, dokładnie. E, więc jeżeli tam były te takie rowki, w które wchodziła nasza babeczka, czyli filtr e, z płaskim dnem, no to ona te wszystkie rowki przykrywała, Przykryły czyli zamykawe. jakby była. Mm -hmm. No, generalnie wszystko było zamknięte, więc było tego bypassu, powiedzmy, bardzo mało. W momencie, kiedy używaliśmy e, sitka z stożkiem, do no tego bypa bypassu ta woda przelewała się troszeczkę bokami, dlatego że no jednak. Punktów styku było bardzo mało. No nie do ścianek. Znaczy nie bezpośrednio? No, nie było ich za mało. Tylko było mniej. Znaczy nie mówię, że za mało? Tylko no że, było, że były. O, były. Po prostu były. E... No ale origami moim zdaniem trochę. Przede więc mówiąc, na laurach, bo w sumie oni nic nie wypuszczają, Zmi dodali tylko kolory. kolory i plastikową I Ja widziałam takie dom domaczy, że zrobili takie stojaczki tak. żeby do tych czazenów. jeszcze czarki wydali po roku chyba swoje też. A z czarkami origami startowałem na zawodach. No właśnie, no to co mówisz. To, to też jest ciekawy temat, bo mamy wodę, mamy już dripery, ale też tą kawę trzeba w czymś podać tak. i też są... Badania prowadzone właśnie nad taką sensoryką, która nie wywodzi się z samego smaku, a z całego doświadczenia. I też różne kubeczki zostały zaprojektowane, które mają podkreślać jakieś nuty smakowe. I czy słyszeliście o jakichś takich wynalazkach, tak. które faktycznie działają? Czy macie jakieś polecajki? Ja mam e, najprostsze czarki, jakie, e, znaczy pierwsze takie doświadczenie z tym, właśnie, no to Aga, z Love, Aga Rojewska, jakoż Ben Raven i Loveramings wypuściły te swoje malutkie czareczki na targi. Mam chyba wszystkie trzy kolory, jakie były, i ona ma... Jakby ta czarka jest bardzo mała, fakt faktem, ona ma, nie wiem, 70 ml. Yy, prawa część rantu jest zaokrąglona, taka bardzo, tak jak Mix wydaje yy, czarki, te takie 200 ml, a druga jest ścięta. I teraz z tej części zaokrąglonej czujemy, że ten przerw jest słodszy, więcej się dzieje, znaczy więcej się dzieje, ma większą teksturę i dłużej zostaje na języku, ma dłuższy finish. Z drugiej strony mamy... Od świętej strony, jeśli pijemy, to ten przerw jest o wiele krótszy. Czujemy wszystkie kwasowości, które się mocniej wypuklają, by wybijają by i właściwie jakby nad tym troszkę posiedzieć, to możemy wykorzystać. Tak się robi teraz na Mistrzostwach Świata. Mhm. Teraz inaczej, to jest pierwszy rok, gdzie na regionalnych się tego w pełni używa, bo na Mistrzostwach się w zeszłym roku tylko trochę, tylko trochę się ten temat pojawił. Teraz były mistrzostwa Brewers z Szwajcarii i osoba, która wygrała, e, mówiła, w której temperaturze, z której strony czarki masz pić, tak naprawdę, bo jest ta firma bodajże New Ares, oni się nazywają? Mm -hmm. New Ares, nie wiem jak się to wypowiada. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem, ale są w <laughs> Runwayu te, te, te czarki. E, Rand z prawej strony, czy tam z lewej, jak ją postawimy, jest grubszy, jest właśnie zaokrąglony, a z lewej ma ciększą tą strukturę, jest troszkę bardziej taki wypłaszczony i to robi dokładnie ten sam efekt, że z jednej strony. Ten przelaw jest bardziej krągły, słodszy, mm -hmm. więcej się dzieje. Z drugiej on nam spłaszcza i osoba właśnie w Szwajcarii mówiła, że przy wysokich temperaturach pijemy z prawej, w średniej z lewej i później przy niskich znowu wracamy do prawej. Przykład, mm -hmm. To jest też trend, który na pewno się będzie rozwijał, na pewno się będzie utrzymywał. Wydaje mi się, że kolebką tego i mm, typowo spieszyli to jest troszkę właśnie April i Patrick Rulf, który zaprojektował swoją czarkę do serwisu w, dwa, w Bostonie, to będzie 2019. Jeszcze znaczy, Wcześniej chyba uh, Team Venable. Team tak. Tak, te ale swoje tak. trzy takie uh -huh. sztandarowe, które chyba w forum są. Na... Tak, tak są w forum. Tak. A tak, dobra, bo zapomniałem, za młody jestem. Bo one są ogólnie tak. też mega, mega niedostępne, w sensie ciężko je gdzieś to dostać. Prawda. Tak, tak, to prawda, tak. to prawda. W, Polsce. To też w sensie w cenie... nie że u niego na stronie są ciągle sold out. to jeszcze od tej firmy, która to robi, robi też ciężko tak, to no? zamówić. No ale w sumie Loveramix sam sobie miał nawet kolekcję Brewer, brewing. Totalnie nie jestem fanem tej kolekcji, bo ona była taka, że miała, to była jakaś porcelana, ale była bardzo cienka, więc jak się ją nalewało, to od razu parzyło w palce. Mm -hmm. Nawet jeżeli to było z serwera do kubka, to i tak parzyło. Tak, no. No. Przy kawach przelowowych nie, nie jest to dobrym rozwiązaniem, szczególnie, że właśnie one są ciepłe. Przy kawach mm. mlecznych, prawda, jakoś tam to no. ciepło jest dużo niż... Ale też mogę zrobić, autorek mogę zrobić autoreklamę. Bo, oczy oczywiście, bo to tu bo y y mam czarkę, którą z Alioną... Ja, czy ja ją dopracowałem, ale Aliona Krzysztofik, y nasza tu ceramiczka bodajże jest z Warszawy, stworzyła. To jest czarka, miska, której ja używam. To jest miska kapingowa na nóżce. Czyli mamy dół, Okej, okay. taki jest, kieliszek. Kieliszek, tylko właśnie, że ten kieliszek wow. się cały wypełnia a góra służy do siorbania tak naprawdę. Jak wysiorbiemy tą część, temperatura spada, to wtedy pijemy z tego kilona i ona też daje dwa zupełnie inne sensoryczne doznania. Okay. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że przewodnik Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl www.coffeespots.pl no dobra, a co się dzieje w samej kawie? Um, jeśli chodzi o obróbki, jeśli chodzi o kraje, jakby czy dalej, jak, czy coś w, w tym? Znaczy ja mam wrażenie, że w tym roku wszyscy palą kawy anaero, anaerobowe i że jakby w ogóle przestały istnieć jakiekolwiek inne. Jakie są wasze, wasze wrażenia? I w ogóle może też zróbmy wstęp o tym, czym są kawy anaerobowe. No to zawsze. Oh. <noise> eee, kurczę w sensie: Generalnie, no jeżeli mówimy o on no to mówię ogólnie o obróbce beztlenowej. Czy generalnie o obróbkach, które zawierają trochę więcej fermentacji niż kawy myte i naturale. Chociaż przy naturalnej bym się zatrzymał, bo to jest generalnie to, co ci producent powie, to on tam zro zrobił o ile cel. Ale które jakby sobie same schną w naturalny sposób. Tak. Albo tak przynajmniej ci mówią, że tak się dzieje. <grymne> <grymne> e, jak rodzynki. <grymne> tak, tak. E, no a cała reszta to są już dość. Yy, Kawy po intensywnej obróbce, tak bym je może nazwał, niekoniecznie anaero, bo to w sumie często nie idzie do końca za tym, co ten farmer faktycznie zrobi. W sensie ja byłem już wiele razy w sytuacji, gdzie jak dopytałem, co tam faktycznie szło za tym procesem, albo dostałem informację, że nie wiem, na worku jest napisane natural, ale sam producent, na przykład cafe Gran Halla Esperanza, mówi, że no ale w sumie to tego naturala, to myśmy najpierw trzy dni trzymali w worku, później obrali, potem. Osiem dni trzymali w worku. Zwróciliśmy banany a potem i go, potem, potem to umyliśmy, a potem to wysuszyliśmy. I jakby, mhm. no, gdzie to Natural, który dosłownie powinien być tylko wyrzucony na jakieś tak. African Beds czy, czy coś. A, a, a całe taka dość długa obróbka. Eee, nie wiem, czy one są teraz jakoś o wiele bardziej popularne niż były na pewno w tym 2001 2021-2022. Wydaje mi się, że wtedy był taki największy boom. Eee, może to po prostu ma teraz powrót. Eee, akurat wydaje mi się, że to jest... Ma to sens, bo generalnie te kawy są po prostu o wiele bardziej... Transparentne, intensywne, intensywne i łatwiej łatwo je zaparzyć, łatwiej je zaparzyć tak. To są też w odbiorze, Osoby, które tak, dokładnie tak. coś poczuć. To dokładnie. W nich to jest trochę tak, jak wiecie, jak z prawdziwym życiem teraz, że chcemy cały czas więcej więcej Emocji, więcej. To trochę bodźców. tak jest z, tymi z, tymi, z tą podwójną fermentacją, od teraz już nawet podwójnej fermentacji yy, można, yy, można doświadczać łatwo, że, że to nam daje jeszcze więcej smaków. Ja bym hmm. nie powiedział, że to jest tak jak Kamil mówi powrót, tylko mm, kawa tej wysokiej jakości sięga. Co Coraz to dalsze kraje, dzisiaj ja, jako osoba, która niedawno yy, wziął ślub, <grym> nawet, yy, byłem na podróży poślubnej z moją żoną na Sri Lance i odwiedziliśmy najlepszą plantację na Sri Lance, yy, gdzie doświadczyłem w ogóle hybrydy lak parakom, której nigdy więcej pewnie w życiu nie spróbuję, chyba że jakiś importer zciągnie Sri Lankę do nas. I bardzo mi się podobało to zderzenie z tym producentem, bo. Jakby tak do końca. Ja nie byłem świadomy ile on wie, on nie był świadomy ile ja wiem. Tak naprawdę na, temat, na te własne, własne tematy. Tak ja jakby to odbierałem i on, na przykład zaczął fermentować też anaerobowo. Robi to bardzo bardzo chaotycznie i na oko. Eee, I tak przedstawił mi to jako taką nowość. No bo właściwie jego zasięg <laughs> wiedzy poza inne kraje niż Australia i może trochę. Azja jest dosyć mniejszy niż, niż mój w Europie. E, no i my jeszcze nie mieliśmy, bo to było miesiąc przed zbierami, więc nie próbowaliśmy tego, no ale jakby z drugiej strony, dla niego to był taki nowość i, i, i trend, a dla mnie taka, no, że trochę dosyć tego. E, I z drugiej strony zrozumiałem, że właśnie rozlewa się ten trend, ta wiedza jakby e, na temat fermentacji coraz to dalej, więc coraz to nowsze kraje sięgają po to, tak naprawdę dzisiaj, a możemy musimy. No, chyba z każdego kraju wypić. Nie ma chyba kraju, wiem, że. A z Jemenu też? No, w zeszłym roku był tak? z Jemenu ten bardzo. E, Ludwik miał w sprzedaży okay. taki bardzo truskawkowy Jemen. Ja w ogóle mam teraz zachwyt kawami z Indonezji. Tak jak zawsze one były ziemiste Właśnie. i trudne. Do tak tego tak teraz też, są naprawdę pyszne. Tutaj też zrobię autoreklamę, bo najfajniejsze <laughs> kawy z Indonezji ma teraz Kuba? hype w <laughs> sprzedaży. Ma cały. Y, Cały przekrój Team Pegasink, wszystkie cztery fermentacje, dwie są anaerobowe bodajże i to są najlepsze kawy z Jemenu, jakie możemy dostać w Europie. Z, e z, Indonezji. E z Indonezji? Z Indonezji. Powiedziałeś z, z Jemenu. A, przepraszam, z Indonezji. Powtar powtórka. Kawy. Najlepsze kawy z Indonezji. Z Indonezji, tak. E są ma ma najlepsze kawy z Indonezji ma offercie i ten Team Pegasink. No to jest taki z statement już mocny. Ja bym nie powiedziała tak. O ja bym nie, ja się <laughs> trzymam tego. E ale Indonezja tak naprawdę przez Mikaela Jasina, czyli mistrza świata z tego roku, baristów i wicemistrza z Bostonu, albo trzecim miejscem w Bostonie, to jest od kiedy Mika Liashin był w Bostonie trzeci lub drugi, to jest do sprawdzenia, tak, rozwinął cały projekt indonezyjskiej kawy i totalnie Indonezja w przyszłości będzie jedną z lepszych kaw na świecie, według mnie. Dobra, mamy kawę, mamy wodę, mamy dripper, musimy tą kawę jeszcze zmielić. Tak, jeszcze tylko a propos ziarna, możemy rzucić jeden temat, takie najki w kawie, mi lubiona czyli Geisha. Odnośnie najki w kawie to tej wystawy tutaj, którą widzieliśmy w Poznaniu, tak. zapraszamy zapraszamy, zapraszamy na Jeszcze nie byłem, ale jest <laughs> podobno świetna. E, geisha to jest też temat, który jakby rozwija się cały czas, czyli jedna z droższych, bardziej modnych odmian kawowych rośnie absolutnie też wszędzie. W tym roku miałem okazję co prawda, tylko pić, bo pić, ale z skaña na przykład, która była wow i była mega, mega ciekawa. I też jest to, oprócz tego mam jeszcze hybrydy, które się cały czas rozwijają. Jestem fanem ogólnie tematów hybryd, wystartowania na, na nich, bo hybrydy mają to do siebie, że jeżeli coś nam w kawie nie pasuje, to na plantacji jest ten problem rozwiązany i nagle mamy nowe nuty smakowe, wynikające z fermentacji. To jeszcze chciałem, zamykając ten temat. Dobra, coś czy coś jeszcze chcę dodać, że macie kawy, zanim przejdziemy do mielenia? No. Tak, ja chcę tylko rzucić taki dość mocny take, że trochę kończy się może nie sezon, ale jakieś takie słoneczne lata dla kaw z Kenii. Uważam, że w ostatnich dwóch, trzech latach można totalnie wypić lepsze kawy jak z Kenii, ale nie z Kenii. Mm -hmm. Chociażby okay. Kostaryki SL28 czy Kolumbię. SELKI, które już można dziś znaleźć, to w ogóle jest totalnie inny poziom niż te wszystkie. Nawet najświeższe Kenia, po prostu piję tych Kenii, generalnie bardzo nie lubię Kenii, ale piję te kenie, bo muszę i jestem coraz bardziej zawiedziony ich, nie wiem, jakimś I takim... coraz rzadziej jest spotykany efekt pomidora w Kenii, taki Jest, taki no i też brakuje im, moim zdaniem coraz bardziej tego, czego zawsze Kenie były sławne, czyli tej takiej mocnej, moc... pożyczkowej kwasowości, ale, tak. a one się robią coraz bardziej karmelowe, dokładnie, ale... Dokładnie, no, czekoladowe tutaj, karmelowe, dokładnie. No... I... Ale plus jest taki, że Etiopie wstają z kolon powoli, mam wrażenie, więc... Bo teraz były bardzo ciężkie lata dla Etiopii. Jeśli chodzi o kawę. To Sorry. zmielmy teraz to wszystko. Teraz to zmielmy. O nie. No. Nie, czy coś się wydarzyło na rynku mielniczym? No to podzielmy na dwie kategorie. Ręczne, automaty. O automatach, jak już na początku mówiliśmy, no to Weber. Jakby czekamy na rozwój tego tematu, aż się pojawi w innych kawiarniach. U Ciebie będzie Weber? Jak się odbija trochę finansowo, no, po zakupie białeż, ekspresu. No. To Jak jakby... się odbija, to będzie po Weberze. Jakby u... <laughs> Proszę kawę. Do... Generalnie, <laughs> generalnie no, w młynkach elektrycznych zadziało się to, co już na świecie było, ale powoli zaczyna wchodzić też do takich powiedzmy domowych zakątków, czyli regulacja mocy motora czyli tego, jak szybko nam się kręcą żarna. Tak, no. Nie wiem, co pierwsze to zapoczątkowało, ale z takich bardziej popularnych na marek na pewno TimeMore... Wilfa. O, Wilfa ten miała ten... chyba kontrolę. No. Nie <śmiech> <dorastuje>. <śmiech> Więc na pewno TimeMore miała taką regulację. To jest regulacja, która potencjalnie ma home baryście, czy bariście na zawodach, bo to są młynki często gdzieś tam używane, ma pomóc głównie w tym, żeby tworzyć jak najmniej pyłu. W sensie jakby w teorii... Im mniej mamy obrotów, im mniejsza jest tam moc uderzenia. Tym mniej pyłu się tym tworzy. Mniej mierzymy to, to ziarno. Dlatego na przykład ikej. No, jeszcze jeszcze, dlaczego ziarno musi być równomiernie zmielone, bo to też jest ważne, że ono nie może być zmierzone, tylko musi być zmielone równomiernie. Dwa negatywne wpływy. Pierwszy to smak. Im mniej jakby regularnego zmielenia kawy, tym ta kawa ma bardziej, może być na przykład uderzać w gorycz albo smakować wodą na przykład, jak dzisiaj zmieliliśmy. Ale... <laughs> ten tutaj mistrz świata, no, <laughs> ale jak powiedziałem, w paleniu nie Parzyć nie umiem. Umie. <grym> <grym> I przepływ to jest druga rzecz. Że nagle zobaczymy, że na przykład przy tanim młynku, czy nawet nie tanim, przy drogich też tak często bywa mamy bardzo dużo pyłu, no to nagle nasza metoda parzenia, nasz jakby nasz dripper staje w pewnym momencie i zaczyna kapać i woda już nie przepływa słodnie. Wynika to z tego, że mamy za dużo pyłu w tej kawie. No tak, chodzi o to, że jakby jeśli te drobinki są wszystkie równe, to ta kawa zaparza się równomiernie, Dokładnie. ale jeśli mamy duże i małe, no to one się zaparzają w różny sposób i wtedy ta kawa po prostu jest albo płaska, albo przeparzona, tak. albo coś w tym stylu. I dlatego też nie można niestety mielić kawy w młynkach, które znajdujecie na strychu czasami. No, bo mogą też pieprzem smakować na przykład. Albo cukrem pudrem. No <grym> Mówisz, że tak ten teraz smakuje, aż ta hybryda. Tak. Także tutaj to, co Kamil mówił. Dwa, że młynki mikronowe i mikrodosing, to jest to, z czego ja na przykład używam. Mikro -dosing. Mikro -dosing. Mikro -dosing, to tak, używam. to używamy. Ja używam mikrodosing. E, Czyli sami sobie duzujemy kawę, jakby ten młynki e, mają. <głos> <głos> Te młynki mają to do siebie, że yy, możemy na przykład mieć w ofercie pięć espresso i robić sobie na, na młynku, w którym sami dozujemy, bo to żarny jest raczej większe. Takich młynków mamy teraz trzy. Cztery? Dużo. Dużo jest, nie? Ale tak z, zaczęło się tak z 3-4 lata temu, i teraz ten rynek się mocno też rozwinął. A przy młynkach ręcznych tam jest trochę wyścig jak kiedyś był wyścig w kosmos, czyli jak ktoś zrobił największe żarno do młynka ręcznego, tak całym hurtem przyszły młynki z dużym żarnem Tak, nie? albo większy ten, większa ta rączka. Albo rączka i. Jest... Rą hmm. ma już wiecie, patent jest nieruszalna, nie można Dokładnie, zrobić i tam jest kompletny, kompletny wyścig. Czy coś przoduje przy młynkach ręcznych? Znaczy no, myślę, Niezmienny, że niezmiennie, nie? niezmiennie przoduje komendant ze względu tak. na swoją popularność. No w Polsce jest głównie komandanty rozpromowane, mamy blisko Niemcy zresztą, więc jakby... Mamy Łukasza też. Mamy Łukasza, mamy Coffee Desk. Mamy Coffee Desk. Z takich popularniejszych, to ja używam Kinu, mhm. też bardzo fajne młynki mają. I jakiś czas temu z takich dość popularnych w tych takich powiedzmy środowiskach home gikowskich, no to są te Pietro nazywa? Pietro Fiorenzato, tak. Tak, wypuścił młynek, który trzeba sobie postawić na stole, jak się mieli ja już... 3 kilo. Okay. Ale jest też często popularny teraz na zawodach, bo mieli ponownie dość dobrze. Znaczy mieli równo, tylko mam, ja go testowałem i on mieli równo, tylko ma małe żarno dosyć. To w się sensie ta skala żarno jest dosyć mała. Ale ma dwa żarno do wyboru, co jest też plus, tak naprawdę. no tylko Czujemy się jak na rybach, bo machamy tak. No, on wygląda trochę jakbyśmy mieli zwijać. Tak, i jak ja dostałem Pietro, to nie miałem jeszcze stabilizatora, więc trzymamy trzy kilo tu tak twardo, tak, tutaj tam, zarzucamy wędkę, a teraz wyszedł stojak też do niego, w międzyczasie siłować okay. e, Oboje prowadzicie firmy, prowadzicie swoje biznesy, macie doświadczenie w sprzęcie, tak jak tutaj słyszymy cały czas. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy taka myśl przeszła wam przez głowę, żeby właśnie samemu wypuścić, zaprojektować yy, i zalać rynek jakimś swoim gadżetem. A ma działać, czy nie? A <laughs> no Ma ulepszyć Mógłby. albo ułatwić wasze życie. No. Podobno takie wynalazki są najlepsze, takie, które no pewnie, jakby rozwiązują no. istniejące już yy, Ja mam tak, że jak problem. coś wymyślę, to robię to i to jest zrobione tak mega chałupniczo i działa, ale jest głupie. <śmiech> <Okay>. <śmiech> Przykład bardzo, jak startowałem raz w życiu na mistrzostwach polskich baristów, na których mi nie poszło, bo mnie chyba dziesiąty czy 11. Nie miałem pieniędzy na taką stoja stojak od nukleusa, czyli stawiamy wagę, na wadze stoi nóżka i nóżka wychodzi tutaj na ekspres i to, co się dzieje tu na ekspresie, pokazuje nam tu na wadze. Mega mi się to podobało, Jeza, to jest super, już jest pierdowa, tak naprawdę. No i mojej żony, kuzyn, wydrukował mi na drukarce 3D. Takie. I później przyjechał, pamiętam, Wojtek Białczak z tymi prawdziwymi nukleusami. One były takie ciężkie. I był taki zdziwiony, że ja sobie to wydrukowałem na drukarce. I był to jeden problem, że no, Wojtka było stabilniejsze i stało, a moje przy tym ekspresie przy fajnym się wywalało. I to miałoby sens. No Ale prawda. stworzyłem, stworzyłem, jakby mi patrząc. No, tylko było głupie po prostu. Trzeba jeszcze dopracować i I potem może zadzwonić parę permie. <laughs> No ja, chyba, ja chyba nie mam takich aspiracji, nie potrzebuję nic stworzyć. No i drukować nic? d Nie. Albo nie wiem, na trycytkę na przykład. Na no Stary, na tradycytkę to moje życie jest. No, 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 no to jest, wiesz. Myślę, że coś takiego. Nie, no chyba raczej. Raczej Miałem jakąś wizję nad Reaper, który działałby tak jak jakby to powiedzieć. Hmm, jakaś fontanna, że zalewa z boku i później okazuje się, okazało, że ktoś wymyślił dripper hobby, on tak działa. <grym> zawsze, jest, zawsze jest to, że jak coś wpadniesz w jakiś genialny pomysł, to okazuje się, to że ktoś, już ktoś To ktoś już na to wpadł, no. Tak. Słuchajcie, musimy się zbliżać do końca, bo już zostało nam, zostało nam kilka minut, więc może czy chcemy sobie jakoś podsumować te nowości, czy o czymś jeszcze powiedzieć, o czym zapomnieliśmy, czy, czy mamy jeszcze jakieś dodatki. Mamy, mamy wodę, mamy kawę, mamy dripery, mamy młynki, mamy porcelanę, mhm. czy coś pominaliśmy? E e e powiedzieliśmy tylko, jakie są w ogóle te immersyjne dripery. No, są. Nie ma ich to może, dużo, to może ale... na koniec trochę teorii. A to on ci powiedzieć. Tak, wyszedłeś przed szereg. A, nie, no. No, chciałem tylko powiedzieć, że jest ich coś sporo teraz do, do wyboru. Kiedyś królował Clever, tak naprawdę, teraz już jest Hario Switch chociażby. I Ceramiczne to w dwóch wariantach, lowy. bo jest też ceramiczny. Goleta. Była mowa o Aprilu, który też wymyślił sobie teraz Dripper. I już jest oficjalny, bo był wcześniej był jeszcze testowy, teraz jest taką. No, no to jest już of oficjalny Dripper Aprila, który jest też immersyjny i kosztuje miliony. Not kidding. Uh... No i Gina. Gina, Pulsar, no robi się teraz też tego sporo. Ja tak tylko łącznie chciałem rzucić, że, że jest tego sporo do No teraz zbliżają się święta, Coca-Cola już jedzie są kalendarze yy, adwentowe. Nie wiem, czy widzieliście najdroższy kalendarz adwentowy w, w historii kawy. tak chyba mi się wydaje od Onyxa. W zeszłym roku była taka w wersji planszówki, jakby to pamiętam. Tak? Mm. Było rok temu chyba? Chyba. A teraz? W tym roku już jest? Widziałam gdzieś, no, mi się w oczy. I co, kredyt? Trzeba <laughs> brać kredyt. No oh, ja teraz swój rozkminiam. Hmm. Zrobimy droższy. Zrobimy droższy? <laughs> Dobra, robimy to. Same gejsze. Po prostu. <noise> Dobra. Yy, no to dziękujemy wam bardzo. Kuba Kalosiński, Kamil Zalewski, Dziękuję. Mateusz Derkach. Dziękuję. I Agnieszka Bukowska. <głos> Pamiętałeś. <głos> Dzięki. Dziękujemy. Kamil, dziękujemy, bardzo. dziękujemy. Dzięki chłopaki. Agnieszka Bukowska i Mateusz Derkacz na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.